Cześć, to ja Wojtek Pietraszek. Zapraszam na kolejne przedstawienie z serii akordowej, czyli akordy, które Wam przedstawiam na białej tablicy. Zabierzemy się za akord C-dur z dodaną noną, czyli C9. Jedziemy z tym C9. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, ok. Piszę oczywiście w kratkach, w środku, żeby było bardziej przejrzyście. Struna najgrubsza E6, no i najcieńsza E1 tutaj. Próg pierwszy, drugi, trzeci. No i teraz akord C9. Oczywiście tworzenie akordów to jest w innym filmie, tutaj Wam pokazuję, jak to zagrać. C9 to by były... Tak. Nie, ten mazie. Najgrubsza struna jest nieużywana. X. Struna A tutaj. 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 A tu ma być pusta. Wszystko jasne. No i teraz kwestia naszych pinezek. Gdzież tu one są? Są. Dźwięk toniczny w tym akordzie, czyli ten właśnie dźwięk C, będzie naturalnie tu. Hura. No i teraz jak to go zagrać? Ups. Dobra. Zauważcie, aha, jeszcze zapomniałem tylko jednego rozpisać, że po prostu to byłby w tym rozpisie 3x, 3, 2, 0, 3, 3. O, w ten sposób by wyglądał. I zauważcie, że jest bardzo podobny do akordu G-dur, który wcześniej pokazywałem. Czyli po prostu w akordzie G-dur to było przesunięte tutaj i tu była jeszcze jedna pusta struna. Więc właściwie to są bardzo podobne akordy, łatwo je zapamiętać. G-dur był tak, a C9 w ten sposób. No i teraz jak to złapać dokładnie? To tak, właściwie no możliwość złapania jest tylko jedna, ponieważ tu tutaj mamy dwa dźwięki do złapania. Można ewentualnie jakąś poprzeczkę robić, chociaż no niektórzy tak robią, że sobie poprzeczkę kładą, małym palcem robią, albo tym palcem robią jakąś poprzeczkę, chociaż to mi się wydaje, że bardziej to raczej uniemożliwia teraz zagranie, ponieważ ten palec się aż tak położył, że nie dam rady go zagrać. Ewentualnie poprzeczkę małym palcem, ale ja tak czy siak czwarty palec kładę tutaj, trzeci palec kładę tutaj, na dwóch najcieńszych strunach. Zostawiam jedną tą strunę pustą G. No i tak, strunę D na drugim progu, strunę C na trzecim progu. No i teraz oczywiście uderzamy tak, żeby nie zahaczać o tą strunę tutaj. Ponieważ jak uderzam, troszeczkę nam psuje brzmienie. Teraz wersja tłumienia tej struny. Zawsze Wam pokazywałem, że można kciukiem tutaj stłumić lub uderzać po prostu niżej, trafiać w cieńsze struny, czyli omijać tą najgrubszą. Wow. Ale jeszcze jest trzecia wersja, że tym palcem środkowym dotykamy delikatnie struny najgrubszej. Jeśli przesunę palec tak, dźwięk jest. Jeśli sobie delikatnie ten palec przesunę, o, już tego dźwięku nie ma i wtedy mogę uderzać przez wszystkie struny. Wpadki. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię i które wprowadzam na YouTube, są ciekawe i warte obejrzenia, to może chcesz się umówić na lekcje przez Skype lub na lekcje w Krakowie. Lekcje gry przez Skype są o tyle fajne, że nieważne z jakiej części kraju jesteś, czy z jakiej części świata jesteś, możemy wspólnie się pouczyć. Najlepiej skontaktuj się mailowo.